Partnerem technicznym Zagrajnika jest firma Corsair. Atmosfera, filsy, miały. Można bawić się ogonem innego kota. Zdecydowanie polecam. Zagrajnik TV. Kot. Mam kota bez przerwy od 1997 roku. Miałem wtedy 7 lat, a pierwszy kotekson to był Maciek. Sam temat trafia do mnie. Możesz miauczyć podczas cutscenek. Nieskończoność tylko dla gigaczatów. Stray to przepiękna przygodówka z klimatem wylewającym się z ekranu. Doskonałe wizualnie, intrygujący, kapitalnie zaprojektowany świat. Świetnie zanimowany koci bohater. Grasz jako kot. Możesz mruczeć. Możesz drapać ściany i dywany. Możesz włożyć swoją głowę do papierowej torby. Możesz mruczeć. Czego więcej potrzebujesz obecnie w tych szalonych czasach? Dziękuję za tę grę. Na rynku przepełnionym nieskończonymi tytułami i grami pay to win, Stray to haust świeżego powietrza. Stray udowodnił branży growej, jak wspaniałe rzeczy można osiągnąć, kiedy dbasz o swoją grę i jej graczy. Podsumowując, dziękuję. Gra warta każdego grosza. No i myślę, że ten ostatni komentarz trafia bardzo blisko sedna. Tak, w Stray kieruje się turbo słodkim kitku, ale mimo tego nie jest to symulator kota i gra o strącaniu kubków ze stołów. Chociaż jak widać, tego istotnego aspektu nie można tak całkowicie pomijać. Zbyt rozbudowany, by być spacerniakiem, jednocześnie pozostawiający niedosyt fabularny. Stray to opowieść o samotności, a jej odbiór tylko jest spotęgowany kocią perspektywą. Ta kocia perspektywa i potencjalne mechaniki z nią związane były głównymi czynnikami, które napędzały studio BlueTwelve przy jej tworzeniu. Początki studia były bardzo skromne, bowiem BlueTwelve to dziecko tajemniczego francuskiego duetu o nazwie Kola and Viv. Komunikacja z widzami, początkowo bardzo oszczędna, była jednak do bólu szczera. Mamy pomysł na przygodową grę w dystopijnym mieście. Głównym bohaterem będzie kot. Z racji, że jest nas dwoje, gra będzie wychodzić długo i wtedy, gdy uznamy, że jest gotowa. Przepraszamy za przerwy w komunikacji, ale odpowiadają za nią nasze koty. Jeśli chcecie nas wspomóc, prosimy nie o pieniądze, a o wirtualne uściski i słowa wsparcia. Miau! 2 lata później studio liczy sobie 5 osób i kilka kotów i ciągle się rozwija, zaś wydawcą zostaje Annapurna Interactive. Z racji na sposób pracy studia, wydawca daje twórcom dużo przestrzeni i dowolną ilość czasu. Pomaga też przy dalszym kompletowaniu teamu. Zaś promując grę, organizuje zbiórki dla fundacji wspomagających bezpańskie koty. Za dotacje można zdobyć klucz do gry. Kociarze i inni ludzie są zachwyceni. Stray zaraz przed premierą jest najbardziej wyczekiwaną grą na Steamie. Już od pierwszych screenów zachwyt wzbudzały lokacje. Twórcy bardzo mocno inspirowali się miastem Kowloon w Hongkongu, zamkniętą enklawą, do której nie miały dostępu żadne legalne władze, zaś zaludnienie wynosiło 50 000 ludzi na niewiele ponad 2,5 hektara. Gdyby miasto miało dokładnie kilometr, gęstość zaludnienia wynosiłaby ponad 1 900 000 ludzi. Dla porównania w Hongkongu jest to 6300. Miasto zostało zburzone na początku lat 90. Jego charakterystyczna architektura i rozbudowywanie nie horyzontalne, a wertykalne zainspirowało studio. Przecież jest to idealna piaskownica dla kota. Kocia perspektywa i potencjalne ścieżki zaczęły nadawać charakteru grze. Przy testach wyszło, że gra nie będzie typową platformówką, ponieważ nietrafianie w platformę odbierało protagoniście elegancji, a w końcu koty to mistrzowie akrobatyki. Dzięki tej decyzji my gracze doskonale wiemy, gdzie możemy eksplorować świat, a wędrówki naszego przybłędy nabrały pożądanej płynności. Stray nie jest grą wymagającą gameplayowo, jednak ten zabieg też okazał się tylko jego kolejną zaletą. Fani kotów i tak po grę sięgną, niezależnie od tego, czy są hardkorowymi graczami, a dzięki tej łatwości w grę zagrało wiele osób, które nie mają na co dzień styczności z tą formą rozrywki. Sytuacja win-win. Ale gra nie powstałaby bez kociego zaangażowania. Aktorem wykorzystanym przy tworzeniu animacji był kot jednego z animatorów, Oscar rasy Sphinx. Naturalna żywotność tej rasy i brak futerka sprawiły, że Oscar był idealnym kandydatem na to miejsce. Końcowy wygląd przybłędy zawdzięczamy kotu o imieniu Merto. Jest to jeden z 2 kotów współzałożycieli studia, który sam był kiedyś przybłędą. Drugi kot Coli i Viv miał na imię Riggs. Merto i Riggs. Bardzo popieram to nawiązanie. Wait. Do it on three or do it 1, 2, 3, then do it. Well, it's your ass, Cochise. I mean, it's up to you. Kocich bohaterów było znacznie więcej. Możemy przeczytać bowiem, że kotka Lala nagrała właściwie wszystkie kwestie dialogowe, a Jun, który codziennie stawiał się w studiu razem z innymi deweloperami, modelował przy obserwacji kocich nawyków oraz odpowiadał za monitorowanie i pilnowanie całego teamu, co by się nie obijał. A tak przynajmniej twierdzą członkowie studia. W sumie w napisach gry pojawiają się 23 koty i 4 psy. Ale tak jak mówiłam, Stray nie jest zwykłym spacerniakiem w ładnych post-apo lokacjach, bo osoby, które sięgnęły po grę tylko ze względu na kitku, zachwyciły się czymś jeszcze. Tajemnicą, jaką skrywa ten świat. Zaczynamy w nieznanym, opuszczonym kompleksie. I w tym momencie wszyscy fani kotów upewniają się, że trafili na odpowiednią grę. Bez dłużyzn. Chwilę później wyruszamy z naszymi towarzyszami na wyprawę i z biegiem wypadków rozdzielamy się. Trafiamy do dziwnego kompleksu. Miasta pod kopułą, pozbawionego całkowicie ludzi, za to pełnego robotów o ludzkich zachowaniach. Wszystko jest skąpane w cyberpunkowym klimacie. Chcąc wrócić do swojej rodziny, przybłęda będzie przemierzała dziwne miasto w towarzystwie drona o nazwie B12, który sam w sobie jest kolejną tajemnicą do odkrycia, bowiem cierpi na amnezję. To dzięki jego pomocy będziemy w stanie zrozumieć język robotów i panujące tu zasady. Bo jak się pewnie sami domyślacie, umiejscowienie pod kopułą to nie jedyna osobliwość miasta. Gdzie zniknęli ludzie? Dlaczego roboty przejęły ich zachowania? Dlaczego miasto samo w sobie jest podzielone na obszary, których mieszkańcy za żadne skarby nie chcą opuszczać? W jakim celu zbudowano kopułę? I czym są atakujące nas zurki, które wyglądają jak headkraby z Half-Life'a? Gdzie jest mój łąk, goddammit? Im bardziej chcemy poznać odpowiedzi, tym bardziej musimy zwiedzać. Stray to gra, w której opcjonalne znajdźki mają ogromne znaczenie. Każda z nich daje nam strzęp istotnych informacji, które opowiadają historię świata gry. Nie musimy ich znaleźć, ale wtedy ryzykujemy, że skończymy grę z ogromnym fabularnym niedosytem. I tak ją skończymy w ten sposób, ale przynajmniej będziemy mieli zarys tego, co się dzieje. Gra nie jest długa, bo można ją przejść w 6 godzin, dlatego warto w każdej lokacji zatrzymać się i oddać poszukiwaniom. I podziwiać, bo jest co podziwiać. Wąskie ciemne uliczki, neonowe wysokie miasto. Z racji na rozmiar i kameralność gry, lokacje są naprawdę dopieszczone i zachęcają do eksploracji. Również przez kocie zachowania. Przybłęda rozwiązuje nieskomplikowane zagadki z iście kocią gracją. Gdy trzeba coś rozwalić, to podrapie jak drapaka. Gdy trzeba coś przesunąć, to zrzuci jak na filmach, gdzie koty zrzucają coś ze stołu ku zgrozie swoich właścicieli. Miałknięciami będzie wabił przeciwników, by się koło nich przekraść, a gdy zbyt bardzo zwróci ich uwagę, to schowa się do kartonowego pudła. Drzemki w nietypowych miejscach pozwolą słuchać nam się w ambientowe nuty i podziwiać lokacje. Jednak najlepsze są interakcje z robotami, bo dla nich nasza obecność jest nowinką. Kiedy kitek podchodzi do robota i pierwszy raz ociera się o jego nogę i widzisz na ekranie jego monitora zachwyt, to jakoś tak cieplej robi się w środku. Mimo mrocznego klimatu i przekazu, gra jest niesamowicie rozczulająca. I my jako gracze chcemy wejść w interakcję ze wszystkim, co napotkamy na swojej drodze. I w przeciwieństwie do spacerniaków, które w większej mierze osobiście mnie nudziły, Straya właśnie przez te interakcje i ciekawe tło fabularne chcemy wchłonąć od razu. I to, co sprawiło, że lokacje są tak dopieszczone, tak samo oddziałuje na fabułę. Ta kameralność. Gdy przechodziłam grę na streamie, ludzie pisali, że jest tu fabuła lepsza niż w Cyberpunku 2077. Oczywiście tak nie jest, ale wiem, skąd to poczucie może wynikać. Tu nie mamy otwartego świata z milionem potencjalnych zadań pobocznych, skąd trzeba czasami wyłuskać główną fabułę. Nic nas nie odciąga, bo gra jest malutka, więc fabuła wylewa się na nas z każdego zakątka. Nie ma dłużyzn. Każda interakcja to dodatkowy strzęp informacji, który nadbudowuje świat. Nic, tylko chłonąć. Na marginesie, bardzo cieszę się, że miałam okazję ograć Straya na PlayStation, ponieważ uczucie grania na DualSense było wyborne. Pad w odpowiednich chwilach miauczał. Gdy przychodziło nam drapać dywany biednych robotów, stawiał fajny opór haptycznymi spustami, a podczas mruczenia przyjemnie wibrował. I kurczę, ja wiem, jak to wszystko brzmi, przecież to brzmi tak błaho i osoby, które tu przyszły, by dowiedzieć się, skąd ten fenomen, pewnie kiwają z niedowierzaniem głową. Bo wiecie, ja też kiwałam. Mnie akurat kocia otoczka nie fascynowała, ponieważ nie jestem kociarą. No, silna alergia wykluczyła mnie całkowicie z obcowania z kocią magią. Mam za to szynszylę i to jest pandemonium. Chociaż puchate pandemonium. Więc tak, też bym się jarała, gdyby można było sterować szynszylą. Więc trochę rozumiem kociarzy i fanów kitków. Stray bez wątpienia jest fenomenem. Osobiste podejście studia do jego tworzenia i do widowni, która na grę czekała. Ciekawość gry, w której główne skrzypce gra kot. Wszystko to szybko przemieniło się w samonapędzającą się maszynę. Już nie tylko deweloperzy odpowiadali za nagłośnienie gry. Ludzie na Twitterze na przykład zaczęli wrzucać filmy, gdzie pokazują, jak ich własne koty reagują na grę. Przed jej wydaniem mocno spekulowano, co z kocich zachowań zostanie zaimplementowane i czy osiągnięcia będą związane nie tylko z fabułą, a z kocimi rytuałami. Spoiler, są związane. Można dostać osiągnięcie za ilość miałknięć i załaszenie się do innych. Niesamowite, jaką potęgą stała się gra o kocie. Na Metacriticu biła rekordy i spekuluje się, że zostanie grą roku. I jest to naprawdę niesamowite, ponieważ jeszcze 10-15 lat temu taka gra prawdopodobnie przeszłaby bez echa. Żyjemy w pięknych czasach, gdzie każdy pomysł na grę, jeśli będzie dobrze zrealizowany, no i trochę mu się poszczęści, może odnieść sukces. I patrząc na nastroje, może tego właśnie gracze potrzebowali? Po niektórych głośnych, zawiedzionych oczekiwaniach ze strony gier AAA, Stray faktycznie może być takim haustem świeżego powietrza. Pytanie tylko, czy twórcy zdecydują się na kontynuację, a jeśli tak, czy będą chcieli pójść o krok dalej? Czy wprowadzą rzeczy, z których musieli zrezygnować ze względu na własne ograniczenia i wielkość studia? Czy będą chcieli robić grę większą, a jeśli tak, to czy nie utraci ona swojej głównej karty atutowej, czyli tych zalet, które wynikały z jej rozmiaru i kameralności? Tyle pytań i nierozwiązanych tajemnic, co w samej grze. Jedno jest pewne. Polecam każdemu w miarę możliwości sprawdzić, w czym tkwi fenomen Stray. Osobiście. Dziękuję również za wsparcie wszystkim patronom, ale wiecie, że jesteście wielcy. No, to dajcie mi znać w komentarzach, czy graliście w Straya i czy rozumiecie fenomen kitku. A jeśli nie graliście, to co was od gry odrzuca? Tak się śmieje.